No dawaj, no przecież utrzymasz się. Nie zrobię tego, Wojtek. A jakbyś skoczyła? Nie skoczę, Wojtek, no! Mi dasz materac, to skoczę. Tam cię nie będzie słychać, jak ty będziesz mówić. Tak nie ma. A stąd to już tak. No musisz tutaj położyć głowę. Gdzie? No tu. Jesteś chory. Czekaj, ja pójdę do ciebie. To chodź. Witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Kacja i... Więc ja bym tu was chciała serdecznie zaprosić. Po pierwsze do subskrybowania. Potrzebujemy dużo, dużo, dużo subskrypcji, po to, żeby YouTube nas kochał, żeby dawał nam pieniądze za to. No żartuję. Tak serio, to oczywiście lajkujcie, komentujcie i zapraszamy na nasze Instagramy, które są w opisie. Czy to jest okej? Okay? Nie? Spoko. Tak zrobię niektóre kontury grubsze, będą trochę ciemniejsze wtedy, tutaj. Będzie też efekt tego, że się rozjeżdżają te oczy, bo one będą czarne i będzie w nich takie delikatniejsze zacieki. A tu zostawię generalnie tylko przyciemnienia, nie? Będzie fajnie wyglądało, myślę, będzie tak zróżnicowany ten kontur. Będzie okay, ciekawy w miarę, nie? Tak? No i te dwójeczki trochę większe ostrem niż to, co miałeś na kartce. Tyle. Drukuję, wybierzemy rozmiar i możemy startować. Moczyła do toalety, przecież psa. Kupiła mu taką, słuchaj, nakładkę, jak, takie coś a la nocnik, jak dla małych dzieci, nie? I to masz taką, taką małą dziurę na początku, no. Nie? Znaczy, Boże, na odwrót, taką dużą dziurę i ten pies jakby, wiesz, sadzasz go i systematycznie jakby zmniejszasz tą dziurę. I później jest tak, że on już tak naprawdę umie korzystać bez jakby tej nakładki. Tak, nakłada I dla psa możesz dokładnie to samo. Dobra. No. I jest dokładnie to samo. I zmniejszasz mu za każdym razem, a tu jest normalnie żwirek. No. I on normalnie wali, wiesz. I psa też tak mówi, idę, ona tak nauczyła psa. Gorzej, jak ci kot wpadnie tam, k***a. Ja na przykład nie zostawiam otwartej toalety. No ja też nie. Domu. Przecież lawenda łapy moczy w kiblu. Ja bym się bał, k***a, żeby mnie zauważył, nacisnąłbym spuczkę i... Oj! Kot w kiblu. Kot w kiblu. No już widzę, jak koka wchodzi, k***a, w kuwetę generalnie, nie? Najpierw by jej dupa nie weszła. Musiała być duża kuweta. Was stary, to bym musiał chyba piaskownicę wykopać. Na rok to bym kupował stara taki wywrotkę żwirku silikonowego. Śledzisz mnie? Mhm. A ja dzisiaj nie jestem zbyt wyględna, Wojtek, wiesz? Bo ja ci powiem, dlaczego, bo ja bardzo ciężko chorowałam. A wczoraj Krzysiu mnie pokrzyczał, bo zapaliłam świeczkę i pachniała bardzo mocno. Stara, nie pokrzyczałem, tylko te świeczki na recepcji to mi się kojarzą z takim bardziej, jakby ci powiedzieć, salonem urody, a nie ziomerskim takim studiem. Ale nikogo w prawie nie było, ale wciąż była to miała. Ej, tak się możemy mówić, to jak tutaj nikogo nie ma, Ola, to ty sobie możesz nawet kocyk na ziemi rozłożyć i ognisko sobie rozpal, k***a. Jak słuchamy rapsów, to raczej świeczki, myślę, że tu nie to, nie ten klimat. Dajcie znać w komentarzu. No widzisz, i teraz rozmawiamy, nie podgrzewać, ale jakiś ładny lampion, coś, możemy o tym pomyśleć, ale to też ma być stare jakoś ze smakiem. Ale ja nie kupiłam świeczki dłużej dlatego, bo Wojtek powiedział, że ty nie lubisz świeczek. No to ci dobrze Wojtek powiedział. Wojtek to jednak mnie trochę już zna. Mieliśmy to, czy nie za dużo? Ja chciałem tak wcisnąć i wtedy byśmy mieli zagospodarowane miejsce tutaj, całe. Chyba, że chcesz, żebym wszedł na przykład nią tu, wtedy mogę ci dać trochę mniejszą, ale tu zostawić miejsce. Zostawiam. Wydaje mi się, że lepiej, to tutaj. Rozstaję tą kepsyrę, pakować. Tu masz te dwójki, więc to by też się działo. To mi się nie spoko, no. Całym jest idealnie, bo rysowałem pod to miejsce jakby, nie? Okay. Dobra, to tą wielkość możemy zostawić? Możemy. Ja zostawić. Uważam, że jest optymalna. Co myślisz? Ja bym je może trochę wydłużył. Co myślisz? Jeżeli były troszeczkę wyższe? No. Niewiele by to zmieniło jakby w ich wyglądzie, no, a trochę lepiej by tylko dopasowały. Nie wiem, czy nieco mniejsze, ale właśnie wtedy wyższe, nie? Żeby nie były tak szeroko może. Dobra. Jakby na tym możemy... Bazując na tym rozmiarze, tylko... Możemy prostu... spojrzeć na rozmiarze, tak? Jak będzie. Dobra. Na razie go przyłożę, tylko czy on był odpowiedni dla ciebie, a później wyciągnę ten wzór. Chyba git, nie? Chyba wydaje mi się, że tak lepiej, ręki jest trzymany, że wtedy to je wyciągnę troszeczkę. Dobra. Chwilę. A few moments later. Lepiej moim zdaniem. To jest git, no? Rozmiar ten sam na szerokość, ale są wyciągnięte jakieś może cent do góry i są bardziej takie, wiesz, wypełniają lepiej to miejsce. Robię kalkę. Dobra. Głodniaki? Tak. To są też parówki dla dzieci, są bez laktozy i bez glutenu, wiesz? W jakim kształcie? Te są zwykłe, tylko są mini paróweczkami, takimi, no, wiesz. To nie są futbolówki, trzeba, ja wiem, że to nie są trzeba futbolówki. Trzeba podjąć minus. Ja wiem. Generalnie zastanawiam się, ja bym bardzo wiesz, chciała, żeby były na przykład właśnie jakieś parówki w kształcie na przykład dinozaurów, albo coś takiego. Ja bym była sobie szczęśliwa, wiesz? Może zrobimy jakąś petycję do produktu tych producentów parówek, żeby mi zaczęli... Żeby mi zrobili takie specjalną edycję parówek. Co ty na ten temat sądzisz? Dobra. Dobra, test. No, 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 no. Dziesięć.
10? Mhm. 9, bo nie są w kształcie... Masz rację, 9. Damy 9, bo nie są w kształcie dinozaurów. A są super. To jest świetne? Nie, dziękuję. Okay. Nie wiedziałam, że gardzisz ode mnie wszystkim. Manchesterstów ode mnie nie chciałeś, parówki ode mnie nie chcesz. Spokojnie tak. No ta parówka to tak wiesz. No co? Z miłości to robię. Zostawię Fionowi, bo mówił, że jest turbo fanem twoich parówek. Znowu się ze mnie nabijasz, prawda? No. Fajnie ci z tym? Fajnie ci z tym, Wojtek? No. A wiesz, że ja wracam do domu i się tym przejmuję? To przestań. Oj, co z tym faktem teraz zrobisz? Nie, jestem po prostu emocjonalną, wrażliwą osóbką. Ciężko mi cię brać na poważnie, jakieś parówki. Teraz będę się płakać, czy coś? Teraz poważnie. O, dawaj, będzie na miniaturkę. Ja myślę, Ola, że gdybyś była emocjonalna i wrażliwa, to nie jadłabyś w parówek. Wiesz, że zwierząt musiało umrzeć, żeby w jednej parówce się znaleźć? Przestań chwilę, nie, proszę. Albo zero właśnie. Nie no, ten jest, wiesz, mięsa z 7%. No, ile procent? Jedz, masz tego. Nie ma. Dużo też będą mordować zwierzęta, więc będziesz miała kolejne porówki. A nie ma. Nie ma mięsa? Nie ma do góry tej rozpiski. No to sama sobie. Jedna parówka ma 48 kalorii. To mało. Ale ma 8, nie, 1,6 grama tłuszczu. No to pomyśl sobie, jakie grube zwierzęta musiały ucierpieć. Nie. Zwierzątka są super, tylko po prostu... No co? Wiem, nie obronię tego za... Jedząc parówkę, nie obronię tego argumentu. No nie. Serio, ja mogę nie jeść zupełnie niczego innego, ale parówka... Ale są roślinne parówki. Wiem, Wojtek, ale roślinne parówki mi nie smakują, ale szynka wega mi bardzo smakuje. No właśnie, a są jeszcze wege parówki. Z wege parówek też nie jadłam, ale najlepsze, co jadłam z wege, to jest szynka z Biedronki. Biedronka to mogła być twoja reklama. Bardzo chętnie weźmiemy sponsoring. Zajebiste by to było. Tutaj na szybę. Tak, wiesz, Biedronka na szybie, sponsor. No tak. Tak, pierwsze Monstery byśmy mieli, wiesz, za darmo. Bipowery. Ej, ja lubię Bipowera, k***a, proszę pan. Ale takiego witrowy? Ten napój jest tak słodki i ma tyle cukru, że jak odkręcasz pierwszy raz k***a generalnie nakrętkę, to już jest sklejona od cukru. Dobrze, patrz, możesz pokazać pieski słodkie. Słodkie pieski, na które będziemy zbierać pieniążki, moi drodzy. I jeszcze takie są, patrzcie, taki o taki pieseczek słodziutki i taki słodziutki pieseczek. I to jest rodzeństwo w ogóle, moi drodzy. A kiedy? Kiedy będzie zbierane? Moi drodzy, 29 października. Podczas naszego halloweenowego walk-inu będziemy zbierać pieniążki dla Fundacji TTB Poznań. Jest to fundacja, która zajmuje się typowo pieskami wraz typu bully. Generalnie stwierdziliśmy, że zostaniemy ich świętymi Mikołajami, bo taka jest teraz akcja. Dostaliśmy od ich opiekunki specjalną listę potrzeb, których te pieseczki potrzebują. Istnieje, możecie sobie ją sprawdzić na Instagramie. I bardzo chętnie przyjmiemy rzeczy, które są tam oczywiście wypisane, ponieważ są to pod ich konkretne zapotrzebowanie. I będziemy również zbierać właśnie dla nich pieniążki oraz dla swojej fundacji. Więc jakbyście chcieli dorzucić 5, 10, 5 tysięcy złotych. Przy okazji jeszcze zostawić jakieś tam 3 dyszki pod stołem na mojego pieska. To będzie super. Ty już masz pieska. Ale Oli starczy 39 zł na drugiego, więc wiesz, spoko. Zbieramy to jakoś. Ja myślę, że nawet w studiu się dołożymy. Naprawdę? Nie. Jak głupia, naiwna. Nie, ty musisz jeszcze trochę z nami popracować, żeby wiedzieć, kiedy zabijemy po prostu. Ale to też nie tak, że się z ciebie śmiejemy, tylko jasne. Po prostu... My się śmiejemy z tobą. Ty, Wojtek, w szczególności. A to Wojtek, to trzeba mu przyznać, on jest... Zajebisty. Najlepszy. Jest nie do wytrzymania. Też tak uważam. Kochani, dajcie znać w komentarzu, jakimi jeszcze epitetami moglibyśmy określić Wojtka. Dajcie znać. Lekko duch. Wiesz co, Ola, ja potem wracam do domu, jest mi przykro. Wojtek, przestań oszukiwać, dobrze? No. Pamiętaj, że ty to przeżywasz tylko raz, ja to potem montuję, przeżywam na nowo. Dopóki jesteś w tym studio, wychodzę. Żegnam. Cześć, do jutra. I'ma get that check like I never did before. Then I'ma spend that check like I never did before. Ride off in that vet like I never did before. Then I'ma leave it wet like I never did before. Yeah, I do everything like it's the first time. Told you what it was, I know you heard now. I do everything like it's the first time. If you're not on my time, then you get curved now. Pocket full of faces in it blue, alright. Start the car and I drop out the roof, I'm sliding. Everything you said, it wasn't true, you're
Generalnie klepsydra sama w sobie nie jest do końca taka super ciekawa, więc chciałem coś zrobić, żeby był nawiązanie na przykład do twojego rozwalonego, rozwalonej rzeźby. Dlatego tutaj jeden z tych pałąków ozdobnych po prostu pęka. Robi nam też miejsce na tą dziarkę, którą masz już. Dzięki temu uzyskujemy to położenie, nie? Generalnie przy tym wzorze uważam, że powinniśmy coś pocieniować, bo jest dużo szkła, czarnego wypełnienia nie będzie aż tak dużo, więc może skupiłbym się na tym, żeby ten piasek w środku wycieniować, ale trochę odmiennie niż to co masz dotychczas, tylko takim whipem. To jest, zostawia wtedy taką strukturę, takie kropki i będzie to wyglądało po prostu jak piasek, jak ziarenka, no nie? Natomiast całe resztę cieniowania zrobię tak, jak masz na przykład w kolumnie. Że na tej podobnej zasadzie. Będzie 80% wzoru jasnego, ale gdzieś tam niektóre rzeczy podkreślam, tak jak tutaj ci zaznaczyłem mniej więcej na wizualizacji. Spoko. Podoba ci się to? Mi się, nie? To przymierzamy, wydrukuję i zaraz bierzemy rozmiar. A few minutes later. To trochę mała. To już myślę, żeby była bardziej odpowiednia, wręcz taka optymalna. A tu mam jeszcze w razie czego taką byczą. Też spoko, ale ta już trochę taka... Ja bym się tam po środku zrobiła. Optymalna, nie? No, bo wtedy jeszcze jestem w stanie coś tutaj, nie? Nawet zapakować. Tak, myślę, że tak, bo tu masz wolne miejsce, ale tu masz wolne miejsce tak wielkości, moim zdaniem, pięści mniej więcej, więc całkiem takie foremne i możliwe, żeby coś tam zrobić. Nie zostawiamy jakiegoś takiego dziwnego miejsca, niekształtnego. Ja myślę, że tak, tym, tylko sobie jakoś jeszcze tylko to trochę inaczej ogarnię, ale może to po prostu osobno wykleję, wiesz? Dobra, idę odbić ten wzór. Lying through your teeth so much you're thinking that it's real. I cut off the loose and so now everything is sealed. I dump off a bag and let my baby count the bills. Bada boom, bada bing. Catch me riding clean, not the paint, but the slips got on my can of leans. Worry about the scene, like your life is a scene. Go hard and stay humble, can't let nothing come between. I'ma get that check like I never did before. Then I'ma spend that check like I never did. Nie mam żadnego problemu, żeby to zrobić mega cienką igłą, ale właśnie mówię, podejrzewam, że proces starzenia się skóry spowoduje, że kiedyś możesz mieć problem z wyrazistością tego. Ale przymierzmy, no nie ma co na razie gdybać. Natomiast też z drugiej strony, jeżeli zrobimy duże to oznaczenia, no to też trochę dziwnie wyglądało. Przyłóżmy do tego miejsca, gdzie to miało być. Tutaj bardziej z tyłu, bardziej tutaj na przykład. Tu wolniej, czy bardziej tutaj. No coś się chyba w tym miejscu, no. Masz wolny tył jeszcze, nie? Tak tylko mówię. Wiem, byś chciał na przykład złamać koncepcję, luźno rzucam. Tutaj będziesz miał tą dziarę tak troszeczkę od boku, to nie wygląda jakby. I teraz go przykrzywić jeszcze. Tak? No, drugą. No. No to nabiera sensu, dobra. W tą. I co, wielkościowo? No wielkościowo może być. Mniej więcej tak jak inne, nie? Pokaż mi na przykład tą, co masz tu od wewnątrz. No to jest mniejsza. To jest podobnego rozmiaru, to też podobnego, jak dla mnie git. Co, takie ułożenie i ten rozmiar? No, bardziej... No, coś... Bardziej poziom, żeby było. Spoko, to sobie zaraz ustalimy jeszcze dokładny kąt. Zaczniemy od środkowych i zdecydujemy, czy większe, czy mniejsze, to. Przez trzy takie tatuaże bym zrobił, bym umiał na pamięć to. Tak. Ja myślałem o czymś takim. Bo zobacz, miejsce jest generalnie idealne, wzdłuż jakby bicepsu. Oczywiście mogę to przesunąć dowolnie tutaj na przykład, albo mogę wyciągnąć to też dowolnie tutaj. Albo tu się będzie zginało. Delikatnie wyżej jeszcze. Proszę bardzo. Tylko też weź pod uwagę, jak nakleisz to dosyć wysoko na przykład tutaj, to w momencie, kiedy opuścisz rękę, to on ci się będzie wywijał w tą stronę najprawdopodobniej. Dlatego, jeżeli chcemy, żeby on się dobrze układał, to raczej musimy myśleć tutaj gdzieś o, powiedzmy, no do tego miejsca maksymalnie, no. No to mniej więcej tak. A wielkość? No wielkość chyba jest okej, nie? Czy większa? Dla mnie jest wystarczająco, żeby zrobić go dobrze technicznie. Także kwestia twoich preferencji teraz jest estetyczna. Delikatnie większy? Proszę bardzo. Większy zawsze, stary. Idziemy. No. Fajniejszy, co? Nawet bym go dał minimalnie może tu, żeby tutaj tylko te ostatnie kreski wychodziły. Co myślisz? No. Jest okej. Tą wielkość? Tą wielkość. Idę odbijać oba wzory. Co tam ku... Tej, właśnie, a ty masz w piątek masz wolne? Z piątku na sobotę. W piątku na poniedziałek. Nie, już nie. Ej, bo klip kręcimy. Kurwa, szukamy domu na Airbnb i kurwa, wynajęliśmy już dwie chaty. Napisaliśmy, o co chodzi. Jak impreza, to nie. Mówię, bez kitu. Tej noc basenu chcieliśmy, nie? Minimalnie na 3 doby, na 4 doby i doba 870 zł. Like Patrick with the rock, or Stockton with the rock. I'm too jelly with the rock, and I'm thinking out the box. From New York, no Millie Rock. From New York and not the rock, but that Yankee on my top. And I'm cool like
like a breeze, blessed like a sneeze. Heard you mentioning me, that's depressing to me. Dress with the ease, dress when I please. Wear my tats like a sleeve, it's been regular to me. I'ma get that check like I never did before. Then I'ma spend that check like I never did before. Ride off in that vet like I never did before. Then I'ma leave it wet like I never did before. I do everything like it's the first time. Told you what it was, I know you heard now. I do everything like it's the first time. If you're not on my time, then you get curved now. Tak czy siak pijesz wódkę z kieliszkową? Wypraszam sobie, to jest woda. Pamiętajcie, pijcie wodę, moi drodzy. Woda jest bardzo ważna i bardzo zdrowa. Woda nawilża wasz organizm od środka i macie ładniejszą skórę i nie macie cieni pod oczami. Dobra, a teraz tak serio. Moi drodzy, w opisie na dole oczywiście macie nasze Instagramy i serdecznie zapraszam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, lajkowali, komentowali. Piszcie, jak wam się podobał odcinek. Napiszcie epitety o Wojtku. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, napiszcie. Tak serio, to Wojtek jest świetny. Dobrze, moi drodzy, piszcie same miłe rzeczy o Wojtku w komentarzu, jak on jest super fajny i jak bardzo dobrze, że Wojtek z nami jest, bo gdyby nie Wojtek, to w sumie nie oglądałby się tych odcinków, więc w sumie patrząc na to z logicznej perspektywy, to super, że on jest. Żegnam się z wami, kochani. Całuję.